Czym się różni węgiel kamienny od brunatnego? Często słyszymy w mediach, że Polska węglem stoi. Nie tak często podkreśla się, że chodzi tu o dwa rodzaje tego węgla węgiel kamienny i węgiel brunatny. Węgiel kamienny to najpowszechniejsze paliwo wykorzystywane do produkcji ciepła. Ze względu na swoją wysoką zawartość czystego węgla, spalanie go wytwarza dosyć duże ilości energii. Jest to surowiec twardy o intensywnym czarnym kolorze. W Polsce węgiel kamienny wydobywa się głównie na Śląsku, a także na wschodzie, w tzw. Zagłębiu Lubelskim. Węgiel brunatny, jak sama nazwa wskazuje, ma brązowy kolor. Ze względu na swoje właściwości jest to surowiec kruchy i łatwo wchłonie wodę spalany jest głównie bardzo blisko miejsca wydobycia. Ze względu na niższe w porównaniu do węgla kamiennego właściwości energetyczne, że słabiej sprawdza się jako paliwo i używa się go głównie do zasilania dużej energetyki. Jednakże niska cena sprawia, że surowiec ten znajduje popyt także u odbiorców detalicznych.